Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co podłożyć kurom do gniazd, żeby zaczęły się nieść w tych gniazdach, żeby nie dziobały jajek, no i Przede wszystkim, żeby ta nieśność troszeczkę się zwiększyła w ten sposób. Także dzisiaj o tym, jakie mamy możliwości na rynku, co możemy kupić czego, co ja uważam, że jest lepsze, co uważam, że nie powinniśmy tego stosować. Także zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na rynku tak naprawdę mamy głównie dwa produkty, które powodują to, że możemy coś tam do gniazda wrzucić. Pierwszym produktem oczywiście są piłeczki ping-pongowe, które możemy sobie tak luzem rzucić do kurnika, stosujemy to do, do gniazda, stosujemy to głównie wtedy, kiedy chcemy, żeby kurki niosły nam się w gnieździe, a niosą jak gdzie indziej, lub żeby w ogóle zaczęły się nieść, to właśnie wkładamy piłeczki ping-pongowe albo jakieś tam inne. Rzeczy. Ewentualnie, żeby kury nam tych jajek na przykład nie dziobały, a dziobnie taką piłeczkę ping ta piłeczka się nie rozwali i tak samo będzie z jajkiem, i potem się zniechęci i już nie będzie tych jajeczek rozbijała. Natomiast co jest bardzo ważne, słuchajcie, na rynku mamy dwa produkty. Pierwszym produktem jest są to właśnie piłeczki ping Zwykłe takie do grania w tenisa stołowego możemy wrzucić kurkom. Chodzi o to, żeby był ten produkt biały, żeby był w miarę okrągły, żeby był taki delikatny. To jest najbardziej istotne. Drugi to jest sztuczne jajko, które również możemy kurką podłożyć. Pytaliście mnie, co ma znaczenie, co nie ma znaczenia. Szczerze mówiąc, moi drodzy, czy to, czy to nie ma to znaczenia. Grunt, żeby przypominało jajko, żeby było podobnej wielkości, żeby było zaokrąglone, najlepiej kolorystyce białej i to już powinno Wam pomóc. Oczywiście ważne jest to, kiedy to podkładamy. Podkładamy to, tak jak powiedziałem już w trzech możliwościach. Pierwsza jest taka, kiedy chcemy, żeby kurki nam niosły jajeczka do gniazda, a rozrzucają te jajka, na przykład na wybiegu, niosą, albo nie do gniazda. Druga rzecz jest taka, żeby w ogóle je nauczyć, gdzie mają te jajka nieść, bo są młode jeszcze. To wtedy też te piłeczki pingpongowe czy sztuczne jajka podrzucamy. Trzecie, przede wszystkim wtedy, kiedy nie chcemy, żeby kurki nam te jajka dziobały, wtedy podrzucamy taką, tak jak wspominałem, piłeczkę pingpongową, albo Coś podobnego, żeby kurka widziała, że tego się nie da rozbić i po prostu nie będzie w pewnym momencie w ogóle tych jajeczek dziobała. Bardzo ważne jest to, żeby te jajka na bieżąco zbierać z tego względu, żeby po prostu te kury się nie nauczyły, bo jak zobaczą, że mogą jajka rozbić, co jak zobaczą jakieś rozwalone jajko, to po prostu instynkt im będzie kazał i na bieżąco coraz więcej kur, coraz więcej jajek będzie rozbijało, co też nie jest dobre, wiadomo dla nas yy, hodowców. Yy, to tyle, moi drodzy, dzisiaj bardzo krótko, natomiast chciałem tak wam konkretnie powiedzieć, co ja uważam, bo wiem, że takie pytanie się pojawiło. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.